Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Twój jedno ślad zanim zepsujesz. Na podnosiku dzisiaj mamy, jak widzicie, Ryu MRT50 z silnikiem AM6. Znacie te jednostki napędowe bardzo dobrze, więc możemy dzisiaj o niej trochę porozmawiać. Za chwilę Wam powiem, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, klient, który do mnie przywiózł ten motorower, przeprowadził w nim kapitalny remont silnika, wymieniając łożyska na wale, uszczelnienia, uszczelniacze, cylinder, gaźnik, no i wszystko, jak widzicie, głowica, to jest wszystko nowe. To ma przejechane niecałe 500 km, a jaki jest problem, zaraz Wam mówię. Problem jest taki, że ten silnik teraz się nie wkręca na obroty. Jak widzicie, jest tutaj zastosowany sportowy układ wydechowy, który zapewnia temu silnikowi takie doładowanie i jego moc wzrasta tak nawet do 40%, powiem Wam szczerze, jeśli jest dobrze wystrojony gaźnik. Silnik się nie wkręca na obroty, a jego maksymalna prędkość to 35 km na godzinę. Więc musimy sprawdzić, co tam się dzieje, co jest nie tak z tym silnikiem. Wygląda mi to na pierwszy rzut oka, powiem szczerze, że ten silnik jest bardzo dobrze złożony i bardzo fajnie wszystko jest zrobione, czysto, więc podejrzewam, mogę nawet powiedzieć, że ten remont był przeprowadzony perfekcyjnie. To się okaże, bo zobaczymy, co będzie głębiej, co my tam głębiej znajdziemy, prawda? Więc tak, no co byśmy musieli na początek sprawdzić, moi drodzy. Zamiast airboxa jest założony fit stożkowy i ten chłopak, który założył ten fit stożkowy, założył go właśnie po to, żeby sprawdzić, czy to nie jest przypadkiem wina filtra. Ale muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Zanim ten silnik zaczął być naprawiany, to on jeździł normalnie. Było wszystko ok. Na normalnym airboxie wszystko było w porządku. Dopiero po wymianie, aha, i jeszcze powiem, że ten wydech już tutaj był od początku, dopiero po wymianie tych wszystkich elementów, tego wału, cylindra z tłokiem, tu jest założony zestaw MVT, zestaw tuningowy, taki sam jest wał korbowy. I po założeniu tego, po wymianie tych rzeczy, tych elementów, zaczęły się problemy. Ja teraz sobie na początek zrobię w ten sposób, że uruchomię ten silnik i pokażę Wam, zademonstruję, jak to wygląda i co się z tym dzieje. Silnik już zagrzałem wcześniej, uruchomiłem ten motor, żeby się po prostu zagrzał. Wiadomo, nie możemy go, że tak powiem, pałować, kolokwialnie mówiąc, na zimnym silniku, więc ja teraz go uruchomię, przegazuję i zobaczycie, co się dzieje, jak to wygląda. Jak widzieliście i słyszeliście, silnik naprawdę nie chce się wkręcić na obroty. Jakby chciał, albo go coś trzymało i teraz nie wiemy, co jest grane. Czy to może ustawienie zapłonu, czy to jest może ustawienie gaźnika złe. Ale widzę, że tutaj mieszanka jest za bogata w olej, bo dymi jasny gwint ten silnik. Klient stosuje olej Motul 510. Dobrze mówię? Tak. Przepraszam, 710. No ale chyba przesadził z tym olejem, coś mi się wydaje, bo ten olej w normalnej proporcji mieszania tak nie dymi. Więc na początek musimy zdemontować gaźnik, zobaczyć, jak jest zamontowana dysza, bo klient też tam się bawił dyszami. Zobaczymy, co i jak. Ja ten gaźnik wyczyszczę, ale przedtem sprawdzimy jeszcze, jak wygląda sprawa dysz, jaka jest dysza wkręcona i tak dalej. Przedtem, zanim jeszcze gaźnik zdemontuję, sprawdzimy po tym przegazowaniu, jak wygląda świeca, czy jest mokra, czy jest ciemna, czy jest jasna, czy jest dobrze wypalona. To się zaraz okaże, więc ja przystępuję do wymiany świecy, zdemontowania świecy i pokażę Wam, jak wygląda świeca. Jest to oczywiście zamontowany cylinder 70 cm sześciennych. Dysza jest, przepraszam, świeca jest BR9ES, więc dysza, świeca, ja z tą dyszą, kurczę, świeca jest ok. Powiem Wam, motocykl pracuje czysto bardzo, zobaczcie, ale wydaje mi się, że jeszcze jest chyba za dużo paliwa. Za dużo paliwa ten silnik dostaje. Ja zdemontuję ten gaźnik, jak wcześniej powiedziałem, i zobaczymy, co zastaniemy w środku, jaka jest dysza.
główna, dysza główna, bo to jest ważne, widzicie. Więc to będzie to jakiś początek może do tego, jak wyregulować gaźnik, jeśli to będzie wina tego gaźnika. Pamiętajmy teraz, że ten silnik pracuje na filtrze stożkowym, który ma bardzo swobodny przelot, no i tam już całkiem się zmieniają te wszystkie parametry. Sorry, mikrofon sobie oderwałem, macham tymi łapami, sorry. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, zdemontuję gaźnik, zobaczymy. Aha, muszę Wam o jednej rzeczy powiedzieć, co jest bardzo ważne. Bardzo dobrze ten silnik pracuje na wolnych obrotach, więc dysza wolnych obrotów jest dobrze dobrana, ale dysza główna chyba jest z lekka za duża. Także demontuję gaźnik i zobaczymy, co się dzieje. Gaźnik zdemontowałem. Biorę się za jego teraz rozebranie. Zobaczymy, co tam w środku siedzi. Musiałbym zdjąć też ten filtr, bo ten filtr to najlepszej jakości nie jest, powiem Wam szczerze. Zresztą wiecie, ja jestem przeciwnikiem tych filtrów, jeśli chodzi o jazdę na co dzień takim pojazdem. Z tym, że no, tak jak mówię, bo to nie jest filtr na co dzień, no, tyle mogę powiedzieć. Taki filtr stosujemy na tor, który jest pozamiatany, czysty, nie ma żadnych pyłów, kamieni i tak dalej, i tak dalej. Także bierze filtr prawidłowo napylony olejem, ale nie o tym dzisiaj ten film. Dobra, otwieramy sobie ten gaźnik i sprawdzamy, co my tam w środku zastaniemy. No paliwo to jest normalne, że jest. Słuchajcie, zobaczmy, jaka tu jest dysza. Chyba to, no widzę, 105, słuchajcie, za duża ta dysza jest. Za duża ta dysza jest i dlatego ten silnik nie wkręca się na obroty z tego powodu, że dostaje za dużą dawkę paliwa po prostu, prawda? Więc przylewa się ten silnik. Zaczniemy tutaj od dyszy 80, ja bym tutaj 80 włożył, zwykły airbox. No i wtedy możemy zacząć regulować ten gaźnik. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Co znaczy regulacja gaźnika? Regulacja gaźnika nie znaczy tylko kręcenie tą śrubą tutaj od składu mieszanki. Regulacja gaźnika to jest również manewrowanie dyszami, wymiana ich na różne, że tak powiem, średnice, na różne wielkości tych dysz. Tutaj jest chyba 0, jaka tu jest dysza wolnych obrotów. Wiecie co, no i powiem Wam, bo nie widzę tego po prostu. Ja widzę tutaj, momencik, wezmę sobie płaski śrubokręt. Mamy płaski śrubokręt, zaraz przekręcę sobie tą dyszę i zobaczę. Dysza, moi drodzy, wolnych obrotów to jest dysza 0,60 mm. 0,60 mm, więc nie 0,60, 0,06 mm, tak, o. Bo 60 to by się to zalewało. Więc dysza jest bardzo, bardzo dobrze dobrana. Jak słyszeliście, silnik bardzo prawidłowo pracuje, nie ma tam jakiejś wzwyżki obrotów czy coś takiego. Także teraz się zabieramy za dyszę główną. Ale ją ktoś dopierniczył. Dobra. Co tu jest? Czwórka. Piątka. Dobra. Lecę po dyszę innego rozmiaru. Zobaczymy, czy będę miał tam w tych zbiorach, które mi dał klient, dyszę o rozmiarze 80. Już wszystko się wyjaśni. Usiądę. Słuchajcie, mam tutaj dysze, które dostałem od klienta. Sekundka, coś mi tu przeszkadza. Od klienta dostałem dysze, które musimy tu zamontować. Znaczy, dał do regulacji. No i dobrze, bo skoro mu leżały, no to lepiej przywieźć do serwisu i wymienimy na odpowiednią. A myślę, że taka będzie. Także zobaczcie, tutaj bardzo dobre posunięcie, bo tu klient się zaopatrzył w dysze dosyć dużej, sporej ilości. Tu jest 80. Czekajcie, M68, za mała, odchodzi. Tu mamy co? No, tu mamy tyle, że nic nie widzę. Tu jest 95, dobra, dajemy tutaj, bo może będziemy potrzebowali. Tutaj mamy co? 55, no 55 to raczej do 50 i to jeszcze przyblokowanej. Tutaj mamy dyszę 108, o nie, to jeszcze za dużo odpada. Tutaj mamy dyszę 102, odpada.
Tutaj mamy dyszę 90, 95, 90, dobra, zostaje. 72. Dobra, zostawimy sobie tutaj, do, jeśli trzeba byłoby ją zamontować. 72 to troszeczkę za mała jeszcze, ale ja bym zaczął od tej 80. 115 to już nie ma co. Dysza tutaj jest, jak ja jestem ślepy. To co, nie widzę tego, muszę sobie zrobić zdjęcie telefonem. Dobra, 80. Mam 80 dyszę. Na wszelki wypadek jeszcze sobie znajdę dyszę 85, jeśli by była, na pewno będzie, bo jak już jest taki zestaw dysz, to 112 to nie. O, tu jest taka pewna 80, która jest dobrze opisana. 85, dobra. Na bok 75 zostawiamy. A to jest co? 72, 75, ok. 110 nie. 60 nie. 70 nie, bo już za mała. 70 za mała zdecydowanie. 58 za mała. Kto to takie rozmiary wymyśla? 98. Też za duża. 65 to już odpada w ogóle. 92 odpada. 82 też odpada. 95, a 95 już jest, dobra, przepraszam. 62 odpada. 78 zostawimy, bo to może akurat. I setka, dobra, i setkę zostawiamy. Tom 100, 105, 110, nie, 105 na pewno dajemy na bok. Ta była tutaj, wkładamy 80. No i zobaczymy, co się na 80 stanie, ale ja wam powiem tak, co się może stać. Może się stać tyle, że ten motor zacznie się wkręcać i potem zacznie tracić moc. A dlaczego, to za chwilę wam opowiem, moi drodzy, bo to jest taka właśnie druga bolączka tego, że wasze gaźniki, właśnie wasze silniki tak się zachowują, dlatego że nie jest za mała dysza w tym momencie, tylko że jest za swobodny przepływ powietrza przez gaźnik, o czym ja zawsze mówię. To jest bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. Ten przelot w takich silnikach nie do końca potuningowanych, bo nie mogę powiedzieć, że to jest tuning, bo naprawdę, słuchajcie, prawdziwy tuning polega na tym, żeby zrobić tam wszystko naprawdę na high-end, żeby tam były wysokiej jakości elementy, zestrojenie, wydech. Wtedy możemy powiedzieć o jakimś tuningu i myśleć o tym, żeby stosować dysze takie większe, no i filtr przede wszystkim stożkowy. Jak widzieliście, na tym filtrze już ten silnik się nie wkręcał, no i tu już był problem. Ja ten filtr z powrotem założę, bo chciałbym, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica między tymi filtrami, między filtrem oryginalnym, a filtrem stożkowym. Dobra, o, idę do motocykla. Zakładam to. Dobrze, gaźnik wyczyściłem jeszcze później, zamontowałem, zobaczymy, co teraz się stanie. Mamy dyszę założoną 80. Zobaczymy, co się dzieje na 80 na filtrze stożkowym. Odpalamy. Dałbym mu chwilę pochodzić. Jak słyszycie, jest znaczna poprawa tego, co się tam działo. Nie wiem, jak teraz z mocą, ale jeśli ten silnik już się teraz kręci do tego momentu, do tych obrotów, to znaczy, że jest dobrze. Ja bym jeszcze wymienił tą dyszę na mniejszą, na 75, ale musimy teraz pamiętać, że robimy konfigurację z airboxem oryginalnym, z oryginalną skrzynką filtra, którą zaraz wam pokażę. Tutaj mam oryginalny airbox z tego motocykla, z tego motoroweru. Muszę go odkręcić i zobaczyć, czy w środku jest zwężka, ponieważ jeśli mamy większą pojemność, moi drodzy, to my tą zwężkę musimy stąd wyjąć, żeby ten silnik mógł troszkę oddychać. Ale uprzedzę teraz wasze komentarze,
bo powiecie mi za chwileczkę, ty stary, ale ty mi mówisz, że ten silnik ma za swobodny przepływ powietrza i coś go tam boli, a sam wyciągasz zwężkę, żeby tego powietrza było więcej. To już odpowiadam na pytanie, moi drodzy, dlaczego tak się robi. Ponieważ ten filtr jest obliczony do pojemności 50 cm sześciennych. Ten filtr to jest taki akumulator powietrza z troszeczkę niższym ciśnieniem, ponieważ otwierając gaz, manetkę gazu na maksa, silnik ciągnie powietrze. Tutaj jest nieco ograniczone, to jest wszystko obliczone, pamiętajcie. I powstałe podciśnienie tego powietrza jest tak, to powietrze jest tak rozpędzone, że nie wpada sobie tak lekko do filtra, nie odbija się od zamkniętego zaworu membranowego, bo musicie pamiętać, że to jest zawór. A zawór działa w ten sposób, że raz się otwiera, raz się zamyka. To się dzieje tak szybko, że musimy wtedy dostosować rezonans tej pracy. To znaczy, że musimy dostarczyć tyle powietrza, żeby się nie odbijało od filtra, przepraszam, od zaworu membranowego. I tutaj też ktoś za chwilę powie, że jestem debil i głupoty gadam, ale niestety to jest prawda, o czym mało kto wie, że zawór membranowy, kiedy jest zamknięty, a za duża masa powietrza rozpędzonego swobodnie uderza w ten zawór, odbija się od niego. To się bardzo szybko dzieje, słuchajcie. Słyszycie na wysokich obrotach, ile ma 12 tysięcy obrotów, no to przypuśćmy, niech ma połowę z tego 6 tysięcy otwarć na minutę. 6 tysięcy otwarć tego, otwarć i zamknięć na minutę tego zaworu. I jeśli to powietrze trafi zamknięty zawór, robi się taka dziura w gazie i ten silnik jest niewydolny. Nie ma powietrza, silnik się przegrzewa, za wysoka temperatura tego silnika wtedy powstaje. No i jest nieefektywne spalanie paliwa, co za tym idzie, nie mamy mocy w silniku, prawda? Więc jest bardzo ważne, żeby taki filtr był odpowiednio dopasowany, ten airbox. Wtedy naprawdę Wam gwarantuję, jak tak zrobicie, że będzie to śmigało jak należy. Dobra, ja idę odkręcić ten filtr, zobaczymy, czy tam jest zwężka i zaraz wracam. Niestety zdjąłem tą pokrywę z tym wlotem i to, co mnie, co tu zobaczyłem, troszeczkę mnie zmartwiło, bo tutaj nie ma zwężki, chyba że tutaj była jakaś guma włożona. Słuchajcie, ja i tak ten filtr zamontuję w taki sposób, jak jest tutaj w wydaniu fabrycznym. Wiem, że mówiłem, że to jest filtr dopasowany pod ten silnik, pod tą pojemność, pod 50. Ale spróbuję wyczarować tak w ten sposób, żeby to na tym filtrze jechało i żeby nie powodowało to żadnych ubytków w jeździe na tym motocyklu, na tym motorowerze. Nie chciałbym tutaj jakichś dziur wiercić, bo to jest bez sensu, to naprawdę zapomnijcie o tym. Nie chodzi o to, żeby to zniszczyć. Patrząc na to, wydaje mi się, że chyba da radę na tym dolocie, co tutaj jest, że to wszystko się okaże, jak to zamontuję. Żeby zamontować ten filtr, moi drodzy, muszę rozebrać cały motor, ten tył muszę ściągnąć na dół, włożyć tego airboxa i dopiero zacząć regulację. Ponieważ montując ten filtr oryginalny, może się okazać za chwileczkę, że ten silnik znowu się zalewa, ma za mało powietrza, za dużo paliwa i tak dalej, i tak dalej. I podejrzewam, że maksymalna dysza, do której możemy zejść na dół, to jest 75, ale to się jeszcze okaże, to się jeszcze wszystko okaże. A jak nie, to będziemy szukali jakiegoś wyjścia z sytuacji, ale pierw to muszę skonsultować z klientem, czy ja będę mógł tutaj jakieś otwory nawiercić. Ja bym nie chciał tego robić, bo to jest szkoda niszczyć oryginalny filtr, wiecie, no. Można by powiedzieć, no to dlaczego nie zostawimy tego filtra stożkowego? No to wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, dlaczego nie. Jedziecie sobie w deszcz, na pełnym gazie, zapierniczacie sobie tam, nie wiem, 70-80 na godzinę, wjeżdżacie w kałużę i z koła cały deszcz leci sobie w tą stronę. Co prawda ten motor jest bardzo czysty, bo jest tak zadbany, że powiem Wam tak, to jest młody człowiek, który do mnie to przywiózł, ale ja jeszcze nie widziałem tak zadbanego motoroweru od młodego człowieka. Ja przepraszam wszystkich, ale mało kto dba, ten jest wyśmienicie czyściutki. I teraz wyobraźcie sobie sytuację taką, że wjeżdżacie, wystarczy woda. Ta woda uderza w ten filtr, tutaj jest straszny ciąg powietrza i wyobraźcie sobie, że silnik zaciąga to powietrze z tym syfem, z tym błotem, z tym piachem. Coś ten piach się zatrzyma na gąbce, ale są tak drobne frakcje, których ta gąbka nie zatrzyma.
co wtedy mamy? No nie staniemy od razu tym silnikiem, tylko ten silnik to sobie tam przepali, ale ileś razy takiej jazdy w takich warunkach sobie wyobraźcie, jak nie mamy odfiltrowanego powietrza dobrze, mamy rysy na tłoku, silnik zaczyna się przycierać, bo pamiętajcie, całe powietrze, które wciąga silnik dwusuwowy, przechodzi dołem przez komorę korbową, przez łożyska z mieszanką i dopiero do cylindra. I wtedy robią się jaja. Wtedy robią się jaja, moi drodzy. Musicie o tym pamiętać, że silnik dwusuwowy pracuje i dołem, i górą. Cała mieszanka z paliwem i powietrzem idzie przez komorę korbową łożyska, dopiero kanałami górnymi, dolotowymi, bocznymi, jak tłok już idzie w dół. Jest wciskana, wtryskiwana, że tak powiem, wpychana cała mieszanka powietrza z paliwem. Jest zapłon i cykl się powtarza dwa razy na obrót wału, jak dobrze pamiętam, bo to dwusuw, prawda? No, więc jeśli będziecie jeździć na takich filtrach, w taką pogodę, nawet w sucho, nie polecam, naprawdę nie polecam, bo szkoda silnika. Potem się dziwicie, kupiłem taki cykl za tyle kasy, a okazuje się, że to gówno, bo zrobiłem tylko 1000 km. Z waszej winy, bo taki filtr stosujecie. Taki filtr stosuje się, jak wcześniej powiedziałem, tylko na tor wyzamiatany, czysty. Kamera mi się obraca, że mi się wydaje. Przepraszam, czysty. No i taki wyścigowy motor zrobiony na tor robi 3-4 mecze i do widzenia. I znowu silnik na stół, jeśli jest tak naprawdę dobrze potuningowany, bo jest wysilony. To samo jest z motocyklami żużlowymi. Dobra, kochani, z tego gadania, ja już biorę się za montaż tego Airboxa. Zobaczymy, co się będzie działo po zamontowaniu oryginalnego filtra powietrza. Filtru, nie wiem, jak to się wymawia. Tak. Airbox zamontowany, jak widzicie, musiałem rozebrać cały tutaj motorower z tyłu. Wszystko jest na szczelnie zamontowane. Odpalimy go, już go odpalałem, jak widzicie, jest siwo, musiałem przeprowadzić testy. I teraz to ma sens, moi drodzy. Zobaczycie, jak to wygląda, odpalam silnik. Bardzo wielka prośba, wsłuchajcie się w to, jak będę gazował ten motor, jak będę go trzymał na obrotach. On jest gorący, wiem, że jest na dotarciu, ale ten silnik jest teraz nieobciążony i on całkiem inaczej pracuje. Wszystko się jeszcze wyjaśni podczas jazdy na obciążeniu, więc słuchajcie, silnik jest gorący, mogę go gazować, więc posłuchajcie, jak on się wkręca, jak trzyma obroty, a za chwilę Wam pokażę, o co chodzi w tym rezonansie z filtrem powietrza, dobra? Więc przystępujemy do testów. Chodzi ciszej o niebo. Widzicie, silnik się wkręca jak szalony, a nie było tego wcześniej, nawet na tym stożku, prawda? Bo ten stożek powodował to, że tego powietrza było za dużo i to się odbijało, to powietrze od zaworu membranowego, który był zamknięty w momencie, kiedy musi być to powietrze. Wkręcał się na stożku, ale nie tak jak teraz. A teraz Wam pokażę, moi drodzy, na czym polega ten rezonans, dobra? Zdejmę teraz pokrywę tego filtra. Odpalę silnik i przegazuję bez samego filtra i pokażę Wam taki jeden moment tego silnika, kiedy on zaczyna się dusić i znaczy, że powietrze za swobodnie wpada do gaźnika, odbija się od zaworu membranowego, a kiedy przytkam ten filtr, włożę ten filtr, tylko wszystko się diametralnie zmienia. Zobaczcie. Zauważyliście, co się stało, kiedy wyjąłem ten filtr powietrza, silnik się wkręcił na obroty, a potem spadł,
bo pęd tego powietrza spowodował to, że zaczęło się odbijać od zaworu membranowego w momencie, kiedy on był otwarty. Był zamknięty, odbił się, otwierał się, już nie było powietrza. Położyłem filtr, wyrównało się ciśnienie w filtrze powietrza i zaczął się rezonans i to powietrze z taką prędkością się tam dostawało do gaźnika, z jaką powinno się dostawać, więc tego powietrza mieliśmy, że tak powiem, tyle i w tym momencie, kiedy potrzeba. Jak widzicie, na tym polega też regulacja gaźnika. Nie zawsze stożek jest dobrym rozwiązaniem. Ja mówię tylko na tor i do odpowiedniego gaźnika. Pamiętajcie, gaźniki sportowe są inaczej zbudowane. Mimo to, że tu jest PHBG gaźnik 21 mm, to nie znaczy, że to jest gaźnik sportowy, bo za sportowy gaźnik naprawdę, na przykład Mikuni, trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych. Za naprawdę dobry gaźnik, nawet no, tysięcy, tańsza półka niższa, kilkaset złotych, nie mówię 400, ale do 1000 złotych, to są gaźniki, które są przygotowane specjalnie pod tuning, taki naprawdę tuning, bo to, co tutaj mamy, nie możemy tego nazwać tuningiem, trzeba by zapłon wymienić i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą nie wiem, jaki to jest zapłon, ale chyba jest zapłon też już wymieniany, bo jest ECU. Także słuchajcie, no tak to wygląda i tak to powinno jeździć. Ja muszę się tym teraz przejechać, sprawdzić, jak to na drodze się porusza, no i wracam z jakimiś opiniami. Nie będę kamery montował, nie mam mocowania. Muszę się w to zaopatrzyć, ale to chyba w przyszłym sezonie będzie dopiero, moi drodzy, żeby jakieś filmy konkretne nagrywać. Dobra, ja już to zamykam, wszystko składam tak, żeby tylko siedzenie wrzucić i jadę się przejechać, zobaczymy, co z tego będzie. Powiem tak, jestem po teście. Jest ogień totalny, naprawdę. Z tym, że muszę sprawdzić teraz, jak wygląda świeca, jak wygląda skład mieszanki, bo mam wrażenie, że chyba temperatura silnika jest za wysoka. A, to się zaraz okaże. Co my tam mamy? O. Suchutka świeca, tak jak powinna być. Elegancko. Więc dopowiem wam, jest gitara. Tego oleju trochę tam jest za dużo, chyba mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest tak precyzyjnie, czy się wypala wydech, czy w wydechu coś zostało starego oleju. No tyle, no, co bym miał powiedzieć. No. Chyba koniec tej naprawy, nie? Nie wiem, jaka jest prędkość maksymalna tego pojazdu, ponieważ licznik pokazywał już na szóstym biegu na maksa 19 km na godzinę. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale chyba już wiem. Zaraz chyba wam pokażę. Świeca jest dobra, ok. Więc no, silnik trzeba teraz dotrzeć. Nie można go przegrzewać, przeginać nim. I będzie ok, prawda? Wiecie co, ale nie wiem, ja bym chyba jeszcze spróbował. Miałem takie wrażenie podczas jazdy, bo powiem wam tak, to, że on tutaj się wkręca na podnośniku, jest wszystko ok, ale wszystko się wyjaśnia już w momencie, kiedy my na nim jedziemy i jest obciążony silnik. Od powiedzmy tam średnich obrotów do maksymalnych jest wszystko ok, ale już później jest taka góra, jakby troszeczkę spadały te obroty i tej mocy by brakowało, co by oznaczało, że ta dysza jest jeszcze troszeczkę za mała, więc ja bym tam założył dyszę 85 i to tak wygląda właśnie taka regulacja gaźnika, dysze idziemy do góry co pół milimetra i sprawdzamy. Dobra, ja sobie jeszcze wymienię tą dyszę na 85, czas mnie dzisiaj goni, bo nie mogę dzisiaj dłużej zostać w pracy. Ale film muszę dokończyć, więc ja dyszę jeszcze wyciągnę, wymienię znaczy na większą o pół milimetra i zobaczymy, co się będzie działo. Jeszcze jedna ważna podpowiedź, o której chciałem powiedzieć. Mianowicie, jeśli chcecie sprawdzić, czy taka dysza jeszcze jest za mała i na pełnym pułapie obrotów ten silnik po prostu już nie ma mocy, a macie ssanie ręczne, to otwieracie sobie ssanie ręczne, jeśli silnik dostaje mocy i jeździe, to znaczy, że tą dyszę trzeba wymienić na większą, bo jest za mało paliwa. Dostarczając większej ilości paliwa przez ssanie ręczne, macie odpowiedź na pytanie, czemu się dusi na wysokim pułapie obrotów, bo dostaje więcej paliwa, więc o pół milimetra dajemy większą dyszę, wtedy idziemy do góry co pół milimetra i na tym airboxie też to musi działać. Najwyżej, nie wiem, będę dzwonił do klienta, pytając, czy będę mógł nawiercić kilka takich estetycznych dziur, żeby tego powietrza jeszcze więcej wpadało do filtra, aczkolwiek nie za dużo, bo ta gąbka sama też nam robi już jakiś, że tak powiem, opór, a dodatkowo ten mały wlot jeszcze większy, więc może być tak, że do tej dyszy większej o już pół milimetra może być tego powietrza za mało. Dobra, biorę się za robotę, wyjmuję ten gaźnik.
dyszę wymieniłem na 85 i teraz znowu muszę wsiąść na ten motor, przejechać się, sprawdzić. Pamiętajcie, jak sprawdzamy taki motor? Wiadomo, że jeśli silnik jest ciepły, to tak możemy przez jakiś czas sobie sprawdzić, ile on tam maksymalnie się kręci, ale nie za długo, bo musicie pamiętać, że silnik jeszcze nie jest dotarty. I gdyby zdarzyła się sytuacja, że ten skład mieszanki jeszcze jest za ubogi w paliwo, a za bogaty w powietrze, to wytwarza się większa temperatura i tłok będzie miał tendencję do przegrzewania się i do puchnięcia. Pamiętajcie, że nawet dotarty silnik może się zatrzymać z tego, zacząć z przegrzania, bo tłok po prostu nadmiernie spuchnie i koniec. On po prostu jak popcorn potem wybucha, w pewnym momencie łapie i jest koniec. Nawet jakbyście tonę oleju nalali. Więc albo wypali się dziura w denku tłoka. I teraz tak, jedziemy takim pojazdem, jeśli jest oczywiście ciepły silnik, jakiś czas jedziemy, zagrzewamy, potem możemy spróbować, ile on na maksymalnych obrotach tam poleci, czy nie ma jakichś spadków mocy na full otwartej manetce. No a potem jeździmy sobie spokojnie jakieś, nie wiem, 1500 do 2000, w zależności jaki macie cylindr założony. Nikasil tego nie wymaga. Wystarczy tam sobie zrobić 50 km na spokojnie, żeby on swojej temperatury dostał i można go pałować, ale ten żeliwny niestety trzeba dotrzeć. Tyle, dobra, ja idę zrobić test i zobaczymy, co się dzieje dalej z tym silnikiem. Czy on przypadkiem nie staje, czy go nie złapie i tak dalej. No, nie mam kamerki, muszę sobie kupić taki, że tak powiem, uchwyt, żeby to można wszystko było nagrywać. Powiem wam tak, teraz już jest ogień taki, że jest ekstra. Świeca bardzo ładnie wygląda, już teraz prawidłowy kolor świecy mamy, kawa z mlekiem, więc o to tu chodziło. Silnik idzie od dołu do góry na niskich biegach, wkręca się jak szalony, z tym, że jest tutaj jeden problem, moi drodzy, bo ten wydech ma rezo dopiero od 10 tysięcy obrotów. I ludzie kupując takie układy wydechowe nie do końca rozumieją, po co to jest, jaki wydech dopasować do swojego pojazdu. Jeśli chcecie ścigać się na torze, no to właśnie taki wydech stosujecie, bo ten silnik bez przerwy musi mieć power i on musi mieć od tam średnich do najwyższych obrotów cały czas rezo i siłę, moc, bo to na torze jest potrzebne, żeby rozpędzić szybko pojazd, tak? A jeśli chcemy jeździć w mieście i chcemy mieć sportowy wydech, żeby on nam doładowywał od niższych obrotów, na przykład Technigas doładowuje od 3,5 tysiąca do 4 tysięcy, on już ma rezo i ten silnik się bardzo fajnie prowadzi. A tutaj, żeby jechać ze stałą prędkością dosyć tak żwawo, to my musimy na każdym biegu mieć go na wysokich obrotach. Od 10 tysięcy jest rezo i dopiero wtedy ten silnik po prostu zaczyna żyć. Jeśli mamy za wysoki bieg, a za niskie obroty silnika, z tej jazdy robi się po prostu dupa i nic więcej z tym nie zrobicie, bo naprawdę tak rezonuje ten wydech. On go po prostu nawet przyhamowuje, że tak powiem. Więc no, musicie się zastanowić na przyszłość, co wy chcecie osiągnąć w tym motocyklu. Prędkość, moc, przyspieszenie, czy chcecie jeździć na co dzień, ale spokojnie, że od dołu do góry będziecie mieć tę rezo od niskich obrotów, czy tylko od wysokich obrotów. To jest bardzo ważna rzecz, o której musicie pamiętać. Ja to mówię z doświadczenia, bo ja może nie jestem specjalistą od tych rzeczy tuningowych, ale doświadczenie mnie nauczyło tego, bo widzę, jakie wydechy są montowane, czytam o tych wydechach i coś tam, coś nie coś umiem, nie? Coś nie coś potrafię. No więc słuchajcie, no, chcecie jeździć od dołu, od dolnego pułapu obrotów silnika do wysokich, kupcie sobie inny wydech, nie tak wysoko rezonujący, bo ten rezonuje dopiero gdzieś koło 7-10 tysięcy obrotów, on dopiero fajnie pracuje, ten silnik ma moc. Dobra, tyle tego gadania. Skończyłem naprawę, muszę to poskładać. Zapłon jest ok, no bo gdyby zapłon był nie ok, to już ten silnik wcale nie jedzie. Więc tyle. Zadzwonię do właściciela, powiem, że jest gotowe i do oddania. Moi drodzy, oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli wam się film podobał, proszę o łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, dyskusje, zachęcam do dyskusji pod filmami. Wybaczcie, że ja nie zawsze odpisuję wam na filmy. Nie zawsze mam czas tam zaglądać na tego YouTube'a, co tam się dzieje, czasem odpiszę i prosiłbym, żeby zadawać pytania na temat tego, co ja tutaj robiłem, a nie na temat, na przykład, Chińczyk mi nie odpala, czterosów, co ja mam zrobić? Od razu kasuję takie komentarze. Wybaczcie, kasuję, bo ja nie chcę, żeby był jakiś, za przeproszeniem, syf pod moimi filmami i jakiś porządek tam musi być.
Więc jeśli to nie jest związane z tematem, ja nawet nie będę odpowiadał na te pytania, naprawdę. Są filmy, które są z czterosuwami, zerknijcie sobie, tam piszcie, jeśli będzie komentarz, ja od razu dostaję powiadomienie i jak będę miał czas, po prostu odpiszę, naprawdę, nie zawsze mam czas. To samo dotyczy się mojego konta na Facebooku, mnóstwo ludzi pisze zapytania o pomoc, ale ja już niestety nie udzielam porad serwisowych, moi drodzy, wybaczcie mi, nie mam na to czasu. I tyle. Chciałbym powiedzieć więcej, nie chcę więcej powiedzieć, ale niektórzy to wykorzystują w nieuczciwy sposób i nie podoba mi się to. Dobra, tyle gadania, moi drodzy. Zachęcam do oglądania mojego kanału. Oczywiście piszcie też, co bym musiał tutaj zmienić na tym moim kanale, co byście chcieli jeszcze obejrzeć. Wiecie co, to są rzeczy, które ja naprawiam, wszystko się powtarza, jest powtarzalne, bo ja naprawiam błędy innych ludzi, więc no, te błędy są po prostu powielane i dlatego takie są takie same podobne naprawy, nie? Więc jeśli możecie, to napiszcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Muszę o to pytać, bo nie wiem, jaki content jeszcze wybrać. Są MP3, są jakieś tam crossy, są jakieś elektryki, są jakieś różne dziwne rzeczy. Nie wiem, zobaczymy, co wy mi tam napiszecie po prostu. Zachęcam też do dyskusji że tak powiem, na takim forum społecznościowym, które jest na YouTubie. Nie wiem, czy to się dobrze nazywa, tam pisze społeczność, także ja to tak widzę. To jest chyba najlepsze takie miejsce do zadawania pytań też i zapytań, wymianą jakichś spostrzeżeń. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Do następnego filmu.